jeśli Chrystus nie zmartwychwstał. Daremne jest nasze nauczanie. Różna jest także nasza wiara. Umiłowane siostry i bracia w Chrystusie Panu. Ten niedzielny poranek uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego słowami apostoła narodów, umiłowanego przeze mnie świętego Pawła, pozdrawiam was. Przepełniając serca nadzieją, która rodzi się z wiary w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł, apostoł, który nigdy nie spotkał Jezusa w trakcie jego ziemskiej zbawczej misji, staje jako najbardziej zagorzały orędownik prawdy o zmartwychwstaniu tego, który u bram Damaszku mocą boskiego światła oświecił jego duszę. To niezwykłe doświadczenie spotkania z uwielbionym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem dało podwaliny pod rozwój i wzrost wiary świętego Pawła, który od tej chwili opowiada o zmartwychwstaniu jako swoim osobistym doświadczeniu, które przeżył w swojej duszy. Również i my w dzisiejszą uroczystość, ale i w całym życiu, musimy uświadamiać sobie w naszym życiu, że nie ma wiary w Chrystusa bez ugruntowanej wiary w Jego zmartwychwstanie. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, pisze dalej apostoł, także umarli nie zmartwychwstaną, a ludziom pozostanie hasło jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Wiemy i wierzymy, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Ta wiara, siostry i bracia, miała kluczowe znaczenie najpierw dla wiary apostołów, potem dla całego Kościoła. Ma ona również ogromne znaczenie dla nas, ludzi XXI wieku, którzy podobnie jak apostołowie z wielkim niedowierzaniem przyjmujemy naukę o zmartwychwstaniu Jezusa. Próbujemy doszukiwać się argumentów, które miałyby pomóc w obronie tezy rozgłaszanej przez Sanhedryn, że on nie zmartwychwstał, ale uczniowie wykradli jego ciało, rozgłaszając opowieść, która nigdy się nie wydarzyła. Mimo upływu ponad 2000 lat, współczesny człowiek ma te same wątpliwości, które dotykały serca tych, którzy doświadczyli osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Najmilsi, prawda o cudzie zmartwychwstania Jezusa jest niezwykle trudna, by ją pełni pojąć i przyjąć. Apostołowie, usłyszawszy świadectwa kobiet powracających od grobu, z początku je odrzucili. Te słowa wydawały im się raczej czczą gadaniną i nie dawali im wiary, jak pisze ewangelista Łukasz. Apostoł Tomasz, stojąc w gronie uczniów świadczących o spotkaniu ze zmartwychwstałym, żąda dowodu, dotknięcia ran żywego Chrystusa. Te wątpliwości targały również pokolenia następujących po apostołach chrześcijan, którzy mimo nawrócenia, przyjęcia Chrztu Świętego, mówili, że nie ma zmartwychwstania. To właśnie do nich apostoł Paweł skierował słowa. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest nasza wiara. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa była odrzucana już u zarania chrześcijaństwa, kiedy to już żydowscy przeciwnicy Jezusa rozpuszczali plotkę, że uczniowie ukradli jego ciało z grobu, a greccy słuchacze mowy Pawła na ateńskim Areopagu przerwali mu z lekceważeniem, gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Również i dzisiaj
Wielu z nas, mówiących o sobie, że wierzą w Chrystusa, publicznie wyznaje, iż w zmartwychwstanie nie wierzy. Albo też wątpi i wciąż na nowo pyta się o dowód, jednocześnie z coraz większym strachem myśląc o swojej nadchodzącej śmierci. Tak więc z jednej strony prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa stanowi centrum dobrej nowiny, dające pokrzepienie, nadzieję, wielką radość, rodzące wiarę i będące probierzem wiary, a z drugiej zaś strony jest również znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, wyznanie wiary, credo, które znamy, które wyznajemy w każdej mszy świętej, w niedzielę uroczystości i święta, które również dzisiaj będziemy wyznawali, mówi, i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. Cała treść wyznania wiary opiera się na Piśmie Świętym. W tym miejscu jednak i tylko w tym credo wskazuje wprost na świadectwo Pisma Świętego. Nie będą to jednak po prostu opisy zmartwychwstania. W chwili powstania Jezusa z martwych nikt bowiem nie widział. Co więcej, nie jest to zwykły powrót do życia takiego jak przedtem, kiedy to każdy mógł Jezusa słuchać, oglądać. Po zmartwychwstaniu był on już w ciele uwielbionym, nie znającym ograniczeń i przeszkód, którymi jesteśmy związani w naszej ludzkiej cielesności. Dlatego często mówi się, siostry i bracia, że zmartwychwstanie Jezusa nie było faktem historycznym, tak jak były nimi inne fakty z ziemskiego życia Jezusa. Zasadniczo leży ono bowiem w innym porządku istnienia. Porządku, który możemy poznać wyłącznie poprzez objawienie i poprzez wiarę. To doświadczenie dotknęło niewiasty, niosące dobrą nowinę, którą usłyszały od anioła. Dotknęło również apostołów, którzy spotkali zmartwychwstałego w jego uwielbionym ciele w wieczerniku. Dotknęło świętego Pawła apostoła, który dostrzegł Jezusa, ale blask jego boskiej osoby był tak przeogromny, że oczy niedowiarka nie zdołały przyjąć i unieść wielkości Bożego światła. Szaweł przeobraża się dzięki Bożej łasce i objawieniu Chrystusa Pawła, odzyskuje wzrok i z wielką wiarą i entuzjazmem idzie w świat, by być świadkiem żywego i prawdziwego zmartwychwstałego Jezusa. Siostry i bracia, cud zmartwychwstania nie ma równego sobie precedensu w życiu rodzaju ludzkiego. Nie może być porównywalny z niczym innym, z żadnymi faktami w naturze i historii ludzkiej. Trudno więc było i jest mówić o nim ludzkimi słowami, opisywać je i wyjaśniać. Stąd jest nauka o zmartwychwstaniu niezwykle trudną do przyjęcia i do pojęcia. Niezwykle ważne w rozwoju i rodzeniu się naszej wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są świadectwa, są relacje tych, którzy przeszli od niewiary do wiary, ujrzawszy zmartwychwstałego Chrystusa lub o nim od świadków usłyszeli. Od ich świadectwa pochodzi wiara pierwszych słuchaczy dobrej nowiny. Do tych świadectw odwołuje się również wiara człowieka żyjącego w każdym nowym pokoleniu. Również nasza, siostry i bracia, wiara ludzi XXI wieku. Dzisiejsza wielkanocna Ewangelia wskazuje na kilka najważniejszych znaków, świadectw zmartwychwstania Chrystusa. Pierwszym znakiem tego, co się stało, był pusty grób,
odkryty przez kobiety chcące namaścić ciało Jezusa. Było to w niedzielę, wczesnym rankiem, w trzecim dniu od śmierci Pana. To odkrycie niewiast, że zastały grób pusty, rodzi w ich sercach lęk i zdziwienie. Jedynie umiłowany uczeń, jak świadczy ewangelista, uwierzył, ujrzawszy całun i chustę, które ciało Chrystusa było owinięte. Niedługo jednak potem Chrystus zaczyna się ukazywać. Ewangelie opisują cały szereg zjawień się Chrystusa zmartwychwstałego, czyli Chrystofanii, wobec kobiet u grobu, wobec apostołów, wobec innych uczniów. W relacjach o spotkaniu ze zmartwychwstałym uderza z jednej strony poczucie jego rzeczywistej, materialnej obecności, a z drugiej zaś strony jego przemienienie. Jezus jadł z uczniami. Jego ciało można było dotknąć. Uczniowie myśleli, że widzą ducha. Powiedział: zobaczcie moje ręce, moje stopy, że jest to to samo ciało. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała i kości. Kobiety zaś, spotkawszy go w ogrodzie, mogły chwycić jego stopy. Apostoł Tomasz mógł dotknąć jego rany. Wreszcie jak za ziemskiego życia Jezusa, Jezus przebywał z uczniami, nauczał ich, łamał chleb, dawał ostatnie polecenia. To doświadczenie zwykłej, normalnej obecności Jezusa, siostry i bracia, łączy się ze sferą zupełnie nieznaną żadnemu człowiekowi. Oto bowiem Jezus może się od tej chwili zmartwychwstania zjawić nagle, zniknąć mimo drzwi zamkniętych. I ta inność Jezusa czyniła go nawet trudnym do rozpoznania przez samych apostołów. Nie od razu świadkowie pojawienia się zmartwychwstałego Pana rozpoznawali go. W każdym jednakże opisie Chrystofanii, czyli ukazywania się Jezusa, przychodzi decydujący moment, w którym można wyrzec słowa: to jest Pan. Dostrzec, że inny jest tym samym i rzeczywiście obecnym, żywym Jezusem Chrystusem. Siostry i bracia, przełamanie obaw odczuwanych wobec pustego grobu oraz w pierwszych chwilach spotkania z życiem Chrystusa pozwoliło jego uczniom uwierzyć i ponieść wiarę dalej. Zmartwychwstanie Chrystusa było takim kamieniem węgielnym apostolskiego nauczania i wiary pierwotnego Kościoła i stanowi nadal centrum naszego przepowiadania mimo upływu ponad 20 wieków. Obok przekazów o znalezieniu pustego grobu, opisów Chrystofanii, trzecią grupą świadectw Nowego Testamentu stanowią wyznanie wiary, teksty modlitewne i zapisy nauczania apostołów. Liczne świadectwa tej wiary znajdziemy właśnie w Dziejach Apostolskich, których pierwsze czytanie dzisiaj słyszeliśmy. Znajdziemy w listach apostołów, znajdziemy w Apokalipsie. Pierwszy list do Koryntian tak streszcza to, czego nauczał święty Paweł na podstawie apostolskiego nauczania o Jezusie. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Realność śmierci Jezusa odpowiada więc realności zmartwychwstania Chrystusa. Prawda ta opiera się na świadectwie bardzo licznych świadków. Czytamy bowiem dalej. W tym samym tekście ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie.
Większość z nich żyje dotąd. Niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom, w końcu ukazał się i mnie. Siostry i bracia, zmartwychwstanie było więc dla pierwszych chrześcijan faktem zupełnie pewnym. Prawdą, którą trzeba z wiarą przyjąć i dalej głosić. Chrystus zmartwychwstały posyła swoich uczniów jak misjonarzy dobrej nowiny. Stąd nasze powołanie, stąd nasza chęć, nasz entuzjazm i radość w niesieniu Ewangelii również w XXI wieku w naszych kapłańskich sercach. Zarazem ci sami, wierzący w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, świadczyli o Nim jako żywym i prawdziwym Bogu. Mówiąc zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, co wypowiadamy w credo podczas każdej liturgii, podczas każdej mszy świętej niedzielnej, obejmujemy zarówno tę zapowiedź, jak jej wypełnienie poświadczone przez Nowy Testament. Wiara w zmartwychwstanie umarłych, obecna w późniejszych księgach Starego Testamentu, ale i bardzo żywa w narodzie izraelskim w czasach Jezusa, stanowiła taki fundament do przyjęcia wiary w rzeczywiste zmartwychwstanie Syna Bożego. W Jezusie Chrystusie, w Jego zmartwychwstaniu wypełniły się obietnice Boże i nadzieja wierzących. Zmartwychwstanie pokazuje, kim naprawdę jest Jezus. Pokazuje Go jako pełnego mocy Syna Bożego w jedności z Ojcem i Duchem Świętym. Zmartwychwstanie niesie ogromne owoce dla rodzaju ludzkiego, dla każdego człowieka. Przez chrzest zanurzamy się w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a uwierzywszy w Niego dostępujemy wybawienia. Zmartwychwstanie Chrystusa, siostry i bracia, budzi wiarę w powszechne zmartwychwstanie, jest nadzieją, że spotkamy naszych bliskich, którzy odeszli już z tego świata, naszych ukochanych rodziców, rodzeństwo i przyjaciół, tam w wieczności, przy Chrystusie zmartwychwstałym. Pismo Święte powtarza wielokrotnie, jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim. Siostry i bracia, wiara w zmartwychwstanie Chrystusa czerpie więc ze świadectwa Pisma Świętego. Na Jego kartach przemawiają ci, którzy zmartwychwstałego spotkali, uwierzyli i poszli głosić dobrą nowinę. W pełni uwierzyć w zmartwychwstanie oznacza zatem nie tylko przyjąć słowo wiary, ale i samemu świadczyć, podjąć świadectwo apostołów. Właściwie powinniśmy mówić o zmartwychwstaniu tak, jakbyśmy sami widzieli Chrystusa własnymi oczyma, jakbyśmy tam sami byli, tak jak były niewiasty, jak był apostoł Piotr i jej umiłowany uczeń Chrystusa. Chrześcijanin powinien nie tylko wierzyć w fakt zmartwychwstania, lecz także być zmartwychwstania świadkiem. Niech więc radość przeżywania kolejnych świąt zmartwychwstania Chrystusa pobudza nas do głębszej refleksji nad cudem zmartwychwstania. Niech rodzi głębie wiary w zmartwychwstałego Chrystusa i przeobraża nas jak szabła, pełnych entuzjazmu świadków, którzy przeżyli w swej duszy spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Chrystus surrexit. Vere surrexit. Alleluja. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.